wdrażania idei prawyborów? Myślę, że idea jest świetna. Idea prawyborów jest naprawdę świetna, bo ona daje możliwości poznania kandydatów tak naprawdę i to nie tylko działaczom Platformy, ale ponieważ naprawdę nasza debata była debatą otwartą, wszystkim mieszkańcom Katowic, którzy mają ochotę posłuchać tego, co do zaoferowania ma być może przyszły prezydent Katowic. I widać było, że obaj kandydaci bardzo się starali, żeby się nie tylko pięknie różnić, ale też różnić w konkretach. Padło parę informacji. Ja ze swojego dziennikarskiego punktu widzenia wolałabym, żeby one były jeszcze mocniej osadzone w konkretach, ale rozumiemy, że to jest też pewna, no powiedziałabym, przynależność prawyborów i ewentualnie takiego tego okresu przedwstępnego, więc trudno tutaj jeszcze o deklarację. Teraz padło bardzo wiele interesujących pomysłów, które miejmy nadzieję będą realizowane. Także mnie bliższy był pan Arkadiusz Godlewski, powiedziałabym, w swoich wypowiedziach. Być może dlatego, że sam mam małe dziecko, a pan Godlewski zaoferował wiele spraw, które ułatwiłyby życie młodym rodzicom. Jak pan ocenia przygotowanie merytoryczne kandydatów, którzy stanęli dzisiaj do debaty prawyborczej? Znaczy, moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, subiektywnym, podkreślam po raz drugi, lepiej przygotowany był pan wiceprezydent Godlewski. Pan Józef Buszman prezentował szeroką wiedzę historyczną, dużą wiedzę historyczną, ale myślę, że to, o czym tutaj była głównie mowa, czyli przyciągnięcie ludzi do miasta, do centrum, młodych ludzi, no i no wszystko jednak kolokwialnie nie chwyci to historyczne podejście, a jednak patrzenie przyszłościowe, patrzenie konkretne, a tych konkretów więcej było ze strony pana wiceprezydenta Godlewskiego. Panie Józefie, czy miał pan tremę przed debatą z udziałem 5 dziennikarzy reprezentujących najważniejsze regionalne śląskie media? Myślę, że tremę miałem, wiedząc, że są to media najbardziej opiniotwórcze w naszym mieście, w naszym województwie. Dlatego trema była nieodzowna. Jeżeli członkowie Platformy wybiorą doświadczenie, no to nie ubliżając nikomu, ani to moja zasługa, ale tak los chciał, że jestem wcześniej urodzony, więc wtedy wybierzcie mnie. Myślę, że udział w takim spektaklu na żywo zawsze jest wydarzeniem i zawsze wzbudza taki dreszczyk emocji. Natomiast nie rozmawialiśmy o czymś nieznanym. Rozmawialiśmy o mieście, w którym żyjemy. Ja w tym mieście żyję 20 lat, całe swoje dorosłe życie. W związku z czym wiem, takie mam wrażenie, patrząc ze swojej perspektywy, czego temu miastu brakuje, co to miasto potrzebuje, jakie są moje marzenia związane z tym miastem. W związku z czym trudno mówić o tremie, kiedy się mówi o swoich marzeniach. Natomiast było to niewątpliwie przeżycie przy pełnej sali dziennikarzy najważniejszych regionalnych mediów, transmisja dla telewizji. Duże wydarzenie. Myślę, że Platforma pokazała wielką klasę w ten sposób, rozpoczynając kampanię wyborczą. W czasie tej debaty mieliśmy spektrum niemalże wszystkich zagadnień życia miasta. Trudno znaleźć obszar, który nie wzbudziłby zainteresowania dziennikarzy. W związku z czym ta debata była interesująca, ale również niezwykle trudna, bo trzeba było wykazać się znajomością problematyki miasta niemal z każdego obszaru, ale przecież dziennikarze żyją, pracują w tym mieście, to miasto leży im na sercu, w związku z czym trudno się dziwić, żeby pytania były łatwe. Były niezwykle trudne, niezwykle ambitne i przez to myślę rozmowa była dużo ciekawsza. Najwyższa pora, żeby zmienić ekipę, która zarządza naszym miastem, dać szansę młodym ludziom po to, żeby młodzi ludzie mogli zmienić to miasto.